Hej wszystkim, z tej strony Dante, a przed nami gra z ulicy Dalmatyńczyków 101, Boom Night Rescue. Gra, która pojawiła się już w 2018, a jej głównym zadaniem miało być zapoznanie gracza z głównymi bohaterami serialu oraz światem ulicy Dalmatyńczyków. Dobra, no to tap to play, zaczynamy. Na początku gra nas wita intrem z serialu. Jak pewnie już zauważyliście, tematyka gry nawiązuje do drugiego odcinka, do Wielkiego Boom. Dobra, no to zaczynamy. Dobra, więc ten komiksowy wstęp zapowiedział nam, że naszym zadaniem będzie założenie szczeniakom słuchawek ochronnych. Zresztą tutaj mamy opis. Znajdź szczeniaki, zanim rozpocznie się wielkie boom. Można do tego wykorzystać Dylana lub Dolly. Oraz każde z nich ma do dyspozycji swoją supermoc. No tak jakby supermoc. I'll handle this. Dobra, no to szukamy te szczeniaki. Gdzie one są? Tutaj biegnie jakiś, kurde. Ale daje. Tam jest. Ale one zapieprzają. Dobra, też jest. 3 na 40. Normalnie mamy tempo. Ej, no tu nie ma żadnego, no. No, tu są. Jak on biega, jeden. A gra to tak miesza trochę grafikę 2D z 3D. A ten co tutaj? To tamtego trzeba dorwać. Jak się fajnie spogląda na boki. Bawi mnie to, jak on biega. Dobra, tutaj klucze trzeba zdobyć, czyli będzie nam potrzebna Dolly. Dobra, chodź tutaj. Dobra, teraz ona. Dobra, trudne to nie było. Z takiej ciekawostki, która raczej nikogo nie interesuje, to gra została zrobiona w HTML-u 5 i JavaScriptie. To trochę ciekawostka techniczna. Dobra, ona to biega porządnie. Nie to co Dylan. Dobra, chodź tu Dylan. Musisz ogarnąć co tutaj się dzieje. Dobra. Potrzebne jest zabór od wody. Dobra, to jest ta super moc Dylana. Czyli światło ultrafioletowe.
Dobra, ale on nie może biegać, gdy tego używa. No trudno. Jeny, to się nie trzyma. Dobra, czyli doli trzeba użyć. Zaraz, gdzie ona? Gdzie była ta fontanna? Tutaj jest ta fontanna. A, zniknęły, szkoda. Chciałem zobaczyć, czy jeśli odejdę Dylanem teraz, to czy ze słuchawkami też je woda podniesie do góry. Dobra, nie ma tu ich. Tutaj menda jedna. O, tego trzeba dorwać i później Dylanem trzeba odszukać te nożyce. Dobra. A bez nożyc się tu nie obejdzie? Dobra, szukaj ich. Ha! Biegł aż prosto na mnie. Ej, gdzie to? Tutaj. Dobra, Dolly potrzebna znowu. Chodź tutaj. I przeciągamy. Co to miało być? Dobra, jeszcze raz. Przeciągamy. Dylan. Dobra, już jest 28. Gdzie one są, kurde? No nie ma ich. Tutaj. Tam były w klatkach, to zaraz do nich wrócimy. Tylko te trzeba złapać. Kurde, on w ogóle prędkości nie ma, Dylan. W łefu trochę. Dobra, to jest znowu to samo zadanie ze strażnikiem. Trzeba mu klucze zabrać. Patrz. A nie. Gwizdka, żyjemy. Będzie szybciej. Dobra, i kolejna dwójka. Co teraz? O. O, ona to biega. A jeszcze jej można sprint odpalić. Dobra. Ale daje. O kurde. Nie zdążyłem kliknąć. Ta już się zmęczyła. W ciekawy sposób ta pani idzie. Dobra, jeszcze jedno zostało. Gdzie one są? Kurde, no. Są tutaj. Dobra, i teraz mamy iść ze strzałką. Zebraliśmy 41 szczeniaków na 40.
Czyli ukradliśmy komuś dziecko chyba. Pierwszy poziom z głowy, poziom, który polegał na złapaniu szczeniaków. Teraz ratujemy 3D. A tutaj trzeba za pomocą Dylana chyba utorować Dolly drogę. Co tutaj dalej? Dobra, chyba tą widać właśnie. To jest od tego. Tak, to jest od tego. Teraz Dolly. Puszczaj Dylan. Teraz znowu Dolly. Co ona? Nie chce przejść, kurde. Dylan, źle ciągniesz. Dobra, jeszcze raz. Przeszło ładnie, spoko. Teraz tą platformę czerwoną trzeba ściągnąć. Puszczaj to. Tak. Dobra, tu nie ma różnicy w tą stronę. Jak ona zeszła? Dobra, znowu windę. Nie to. Teraz co? Ale ją wystrzeliło. I mamy. I pierwsza część gry zaliczona. A gra się składa z dwóch części. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej grze. Ja się z wami żegnam. Do następnego razu. Cześć.